Zapraszam Państwa do odwiedzin jedynego w Polsce Teatru Rewiowego Sabat w Warszawie. Teatru Małgorzaty Potockiej, znakomitej tancerki i choreografa. 19 listopada miała miejsce wielka gala, gala jubileuszowa. Jej rewi, super właściwie można powiedzieć rewi, The Best of Sabat, ponieważ ten teatr w tym roku 2015 obchodzi 15 lat swojej działalności. Zobaczycie Państwo fragmenty oczywiście tej blisko 3-godzinnej rewi. Zobaczycie nowe głosy, bo pani Małgorzata w tym roku zatrudniła nowych wokalistów, kilka nowych tancerek i w ogóle jakby odmieniła swój teatr. Wybrałem dla Państwa, uważam, ciekawsze fragmenty i za moment przeniesiecie się wraz ze mną do Teatru Sabat w Warszawie. Zapraszam. Welcome and bienvenue, welcome. Już pełna widownia nasza. Klik, klik, czyżej, że szli aż szatę. Na jubileusz Teatr Sabat was zaprasza. Zruszenie dziś nas ogarnia. 15 lat to czasu szmat, witamy was! Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Madames et Messieurs, piękne panie, wytworni panowie, szanowni państwo, kłaniam się nisko i pięknie najwspanialszej i najlepszej publiczności na świecie. Witam szczególnie serdecznie, bo wieczór jestem zupełnie wyjątkowy. Teatr Sabat obchodzi jubileusz, 15 lat swojego istnienia. W tym momencie w scenariuszu przewidziane są wielkie brawa!
panowie, coś mogę wam powiedzieć? Przede wszystkim, że was kocham. Witam was całym sercem w starszy sabat. Moi kochani, 15 lat. To tylko teatr ma więcej 15 lat, bo ja nie. Nie! Witam bardzo serdecznie. Świat biznesu, świat kultury, świat mediów. Witam wszystkich moich kochanych przyjaciół. Witam świat medycyny. Słuchajcie, cóż wam mam powiedzieć? 15 lat, jak minęło? No, nie najłatwiej. Ale zawsze byłam otoczona przede wszystkim mężczyznami. Oto i oni. Tomasz Czerski, fantastyczny głos. A Wiko Walski, najmłodszy, mam nadzieję, że się spodoba. Piotr Walcnik, wspaniały aktor teatralny, filmowy, często można go spotkać w Teatrze Polskim. I Mariusz Jaśka, absolutnie stroki. Słuchajcie, jak było? Wiecie na pewno, bo prasa pisała różnie. Głównie pisze o moich mężach, kochankach, ale mało pisze o tym, co my tu robimy. 15 tytułów, 200 kostiumów, 15 wielkich spektakli razy 200. Ile? Umiecie policzyć? Czyli to jest bogactwo Teatru Sabat. Talent, kostiumy i najwspanialsze nogi na świecie, bo na całe, najbardziej w życiu kochałam zawsze piękne tancerki i ich piękne nogi. Piotrze? Tak, Małgosiu, ja mam dla Ciebie taką niespodziankę. Specjalnie dla Ciebie wiersz od Tadeusza Rosa. O, muszę Wam powiedzieć, że Tadeusz Ros jest mi bardzo bliski z różnych powodów, ale tym razem był... Zaczynał tutaj z Hanną Bielicką debiutował i tu zrobiliśmy piękny śpiew, spektakl Rewia, moja miłość, bo Tadeusz kiedyś był taką miłością kobiet, niektóre z nas to pamiętają. Czytaj, Piotrze. Dzieje sabatu. Niezwykły dzień nastąpił, w życiu takich mało. Jubileusz jest dzisiaj, proszę pani, panów. 15 lat minęło, a raczej przegnało. Teatr Sabat aż trzeszczy od życzliwych fanów. Niełatwo z kilku słówek spleść sabatu dzieje, pokazać cud narodzin i moc wytrwałości. I choć nie było lekko, gdy wiatr w oczy wieje, ten teatr się narodził z marzeń i z miłości. Na początku był remont, potem szło jak z płatka. Arszenik i koronki z wielką panią Hanką, Irenia, moja miłość, dla Warszawy gratka, choć nikt z władz nie docenił, jak był ważny rangą. A potem serenada księżycowa, lekka, i seks bomba, i Broadway, i Foxhall Street, wiadomo, magia Rewia i Witaj Europo, spektakl, gdy wyszliśmy do Unii, by nieść Polsce pomoc. Dalej Chopin Moniuszko, pełen dźwięków boskich, i z świata pocałunków nutki każdy nucił, a dla tych nocy pięknych, słodkich i beztroskich, by się rozerwać nawet, wielki szum powrócił. Życie jest sceną było, braw ferie także. I jeszcze jedna Rewia, taka na forever, pokochaj German spektakl, przejmujący jakże, co topił ludzkie serca i was wzruszał szczerze. I chodził o tym Foxal, wielkie gwiazdy w kinie, bo to jest miłość po nich, to kolejne dzieło. Ta miłość jej do tańca nigdy nie przeminie, bo od miłości właśnie wszystko się zaczęło. Stąd wniosek więc jedyny wysnuć, aż się prosi. Wszak ona go stworzyła, władzą to przekażcie. Niech szybko zmienią nazwę z Foxal na Małgosi. Tu znajdziesz teatr Sabat. Małgosi 16. Nobody.
Take a chance, what's up, sweet mama, come.
Niewątpliwie miałam przetańczyć już całe życie, ale dzięki wspaniałemu blondynowi z niebieskimi oczami, znakomity kardiochirurg Piotr Suwalski powiedział: nie Małgosiu, to jeszcze nie jest finał. Piotrze, dziękuję Ci bardzo. Cudowny Piotr Suwalski, znakomity polski kardiochirurg. A teraz ja Wam powiem, moi drodzy, to jeszcze nie jest finał!